siedziby Centrum Studiów Polska-Azja. Radosław Tyfel, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym zaprosić Państwa na komentarz dotyczący kształtowania się europejskiej polityki wobec Azji i nieoczekiwanie skromnego udziału w Centrum Studiów Polska-Azja. Wróciliśmy właśnie z Brukseli, z seminarium, które współorganizowaliśmy wspólnie z European Institute for Asian Studies przy pomocy polskiego MSZ-u w ramach polskiej prezydencji. I o tym będzie ten komentarz. Serdecznie zapraszam. Do Brukseli pojechaliśmy mocnym składem, aż 8 osób, ekspertów CSPA zajmujących się różnymi dziedzinami. Sami byliśmy ciekawi, jak zostaniemy odebrani w Parlamencie Europejskim czy w Brukseli, jak mogą wyglądać ci wschodni Europejczycy interesujący się Azją, czy wyglądają oni jak Litwini z filmu Aleksandra Forda pod tytułem Krzyżacy, a może jak backpackerzy z Lonely Planet. No, wydaje się, że wrażenie zrobiliśmy nie najgorsze. Okazaliśmy się zresztą być jedynym think tankiem w tej części Europy zajmującym się Azją, więc już tutaj Polska wystąpiła jako pionier. Oczywiście trudno tutaj przypisywać CSPA sukces polskiej prezydencji, gdyż pamiętajmy, że w trakcie jej trwania odbyło się 300 takich seminariów i jedno z tych 300 seminariów eksperckich poświęcone było Azji. Polska pokazała się tutaj jako kraj, który ma pewne kompetencje, żeby nawet i w tym temacie wystąpić, bo wzrost znaczenia Azji również odbija się na naszym regionie, czego skutkiem zresztą będzie podpisanie niedługo strategicznego partnerstwa z Chinami. Kiedy przybyliśmy do Parlamentu Europejskiego, pokonując wszystkie procedury bezpieczeństwa, zobaczyliśmy, jak wielka jest to instytucja. W tym samym czasie, każdego dnia odbywa się kilkanaście seminariów. W tym samym terminie toczy się kilka różnych seminariów na temat Azji Południowej, terroryzmu, rybołówstwa, gender studies itd., itd. Nazwaliśmy to fabryką dyskursu. Jednym z tych seminariów było nasze seminarium, które odbyło się na 7 piętrze w jednym ze skrzydeł tego Parlamentu Europejskiego. To była sytuacja, kiedy po raz pierwszy poczułem się w Europie jak w Chinach. Wiele języków, wiele typów takich antropologicznych, powiedziałbym, i Skandynawowie, i Słowianie, i ludzie, i południowcy, więc wielka mieszanina narodów i języków istna wieża Babel. Można powiedzieć, że pierwsze takie skojarzenie od razu z Chinami, gdzie często byłem świadkiem takich sytuacji, gdzie mieszały się różne ludy, języki, dialekty itd. Istnieje chińskie przysłowie, że owoc nie chwali swojego własnego drzewa, w związku z tym jestem w bardzo niezręcznej sytuacji. Ale mam nadzieję, że wybaczą mi Państwo, jeśli podzielę się swoją radością czy satysfakcją z tego seminarium, które było wielkim sukcesem dla Centrum Studiów Polska-Azja. Pokazaliśmy się jako jedyna instytucja w Europie Wschodniej typu think tank zajmująca się Azją. Tutaj wielu wschodnich Europejczyków i gratulowało nam i trochę nawet życzliwie zazdrościło tego faktu. Myślę, że to duży plus dla polskiej prezydencji i dla Polski. Po drugie, było duże zainteresowanie, spora frekwencja, duży prestiż, wysoka ranga jakby zarówno prelegentów, mówię tutaj o ambasadorze Tombińskim, ale także ambasadorach innych krajów, również wśród gości, wśród widzów. To również było podobno niespotykana sytuacja. Było około 100 osób na tym seminarium. Podobno w Brukseli jest to frekwencja bardzo wysoka. Wszyscy byli bardzo zaciekawieni, jak wygląda ten zupełnie nowy temat, zupełnie nowa rzecz, Europa Wschodnia, Azja. Wydawało się, że są to rzeczy nie do połączenia, a jednak nam się to udało w jakiś sposób. Oczywiście to nie będzie tak, że cała sprawa jest już zakończona. Za tym płyną kolejne kroki. Podpisaliśmy już, czy umówiliśmy się na taką strategiczną współpracę z European Institute for Asian Studies. Będzie współpraca również z innymi brukselskimi think tankami i to oznacza, że Centrum Studiów Polska-Azja przechodzi też troszeczkę na język angielski, a więc w następnych komentarzach być może będziemy już też używać języka angielskiego. Część będzie po polsku, część będzie po angielsku, a wszystko po to, aby artykułować jakby polskie spojrzenie czy polską perspektywę, jeśli chodzi o europejską politykę wobec Azji. Jak wiemy, nie ma takiej polityki europejskiej wobec Azji, ona się dopiero tworzy, dopiero się kształtuje,
Chodzi o to, żeby głos polski był obecny i będziemy robić wszystko, żeby ten głos artykułować, co czyniliśmy w Brukseli i wydaje się, że ten cel został w jakiś sposób zrealizowany. Wracając z Brukseli na lotnisku, zakończę ten komentarz taką małą anegdotką. Spotkaliśmy europosła Jacka Kurskiego, który właśnie wracał do Polski. To był piątek, a w poniedziałek okazało się, że wygrał program wiedzy o stanie wojennym, który właśnie odbywał się w rocznicę tego historycznego wydarzenia. Jak mówi kolejne chińskie przysłowie, najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku i wydaje się, że ten pierwszy krok w Brukseli wyszedł całkiem nieźle. Pora rozpocząć tą długą podróż i liczę, że będziecie Państwo z nami w kolejnych komentarzach na temat europejskiej polityki wobec Azji i naszego polskiego wkładu w nią, co będziemy starali się czynić. Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam. Radosław Pyfel z Centrum Studiów Polska-Azja.